Witajcie rodacy! Eksa E900 Pro to budżetowe słuchawki, są jednak wygodne i dobrze wykonane. Co jednak z jakością dźwięku? Oto test. Front opakowania minimalistyczny z fotką plus dwoma ikonografikami. Z tyłu i po bokach producent umieścił więcej detali technicznych plus krótki opis. Sam sprzęt jest słabo zabezpieczony na czas transportu, ale przyszedł w idealnym stanie. W środku z dodatków mamy kabelek USB-C do mini jacka, by podpiąć się do np. telefonu, kolejny elastyczny przewód, tym razem z USB-A do C, jeżeli nie mamy mini jacka, no i jest jeszcze taki standardowy adapter z dwoma mini jackami. Otrzymaliśmy także świetny jakościowo pokrowiec, wykonany z ala zamszu, mocny, ze ściągaczem u góry, no i fioletowymi akcentami, bo to kolory Eksy. Ostatnia jest instrukcja obsługi, która objaśni nam wszystko w prosty sposób, a headset jest naprawdę nieskomplikowany w użytkowaniu. Tak wygląda E900 Pro od razu po wyjęciu i jak za 150 zł wykonanie jest naprawdę bardzo dobre. Wszędzie mamy plastik plus ekoskórę zacnej jakości. Nie czuć tu w ogóle na komponentach, że to budżetowy sprzęt. Waga 250 gramów i spokojnie cały dzień można na nich grać i nie będą Wam ciążyły na głowie. Spasowanie elementów wzorowe, nic tutaj nie gruchocze i nie trzeszczy. Po lewej i prawej stronie mamy metalową siatkę, a w środku taki designerski znaczek trójkąta, który jeszcze się podświetla na niebiesko. Po prawej na dole na nauszniku nie znalazł się żaden przycisk funkcyjny, wszystkie mamy z drugiej strony. Centrum dowodzenia standardowe, roleczka od głośności, przycisk do mutacji mikrofonu, wyłącznik podświetlenia, no i wejście USB-C, bo tylko taka jest możliwość łączności. Na samym dole wejście na nasz odpinany mikrofon. Ten jest na takiej gęsiej gumowej szyjce. Szkoda natomiast, że producent nie dał zdechłego kota, by móc sobie na tę końcówkę go założyć. A jak będzie nas słychać, gdy go będziemy używać, przekonajcie się sami. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest test mikrofonów Eksa E900. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Wydaje mi się, że jest ok. Oczywiście mogło być lepiej, ale w tej cenie raczej nic więcej nie możecie oczekiwać. Cześć. Świetne są natomiast te pady. Bardzo miękkie. Zresztą tu producent nazwał je CloudSoft i w pełni się tu zgadzam. Dotykając ich mamy wrażenie, że są to mięciutkie chmurki. Zdecydowanie jedne z najprzyjemniejszych padów, jakie do tej pory testowałem. Te same wypełnienie jest umieszczone na metalowym pałąku. Tu wypełnienia jest trochę mniej, ale to nie zmienia faktu, że komfort na głowie jest naprawdę duży. Jeżeli sporo gracie, na pewno to docenicie. Dodatkowo, niezależnie jaką macie głowę, to też zobaczcie, że są one elastyczne i szanuję, że przy takich wygięciach nie ma żadnych trzasków. Niestety jednak nie składają się na płasko, więc miejcie to na uwadze. Również mamy około 5 cm regulacji płaszczyzna góra-dół, więc czy młodzi, czy starzy, spokojnie sobie je dostosujecie pod swój sagan. Najważniejsze jednak jest to, że grają one naprawdę bardzo dobrze w swojej kategorii cenowej. Bas jest tutaj obecny, ale nie przytłacza. Wokale spokojnie je zrozumiecie, nawet gdy ustawimy na 100% głośność. Tutaj też od razu dopowiem, że nie napotkacie w E900 Pro żadnego buczenia, harczenia czy pisków. Wszystkie dźwięki są klarowne i przejrzyste. Sam tune jest tutaj naprawdę miły w odbiorze. Mamy tutaj ciepłe brzmienie, które świetnie się nadaje, zarówno gdy chcemy posłuchać muzyki albo pograć w giereczki. Na tym polu testowałem je najdłużej i po 2 tygodniach mogę stwierdzić, że pozycjonowanie stoi na dobrym poziomie. Kroki dokładnie usłyszymy, że nadchodzą z lewego górnego rogu. Wystrzały i eksplozje mają fajną głębię, a jeżeli preferujecie ściganki, to wszystkie dźwięki silników fajnie dudnią. Tutaj za tą jakość odpowiadają już większe 50 mm przetworniki z typowym zakresem pasma przenoszenia od 20 do 20 tysięcy Hz. Oczywiście to nie jest jakiś mocarz, jeżeli chodzi o basy czy brzmienie, dlatego też polecam podpiąć ją pod jakąś kartę dźwiękową pokroju AE5+, by wycisnąć z nich jak najwięcej. Jest to też urządzenie plug and play, które połączycie dosłownie ze wszystkimi urządzeniami, które mają port USB czy mini jack. Spokojnie podepniecie je pod każdą konsolę, telewizor, tablet czy lapka. Reasumując, nie spodziewałem się, że będą to dobre słuchawki i cieszę się, że się zaskoczyłem. W tej cenie to headset świetnie wykonany i przede wszystkim grający dobrze. Mikrofon co prawda mógłby być trochę lepszy, ale patrząc na cenę, to i tego aspektu nie mogę zaliczyć do minusów. koniecznie je wypróbujcie, jeżeli będziecie mieli okazję i nie przejmujcie się tym, że to mało znana firma. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!